Rozmowa kontrolowana przez Skarby Miasta, kolejny odcinek i kolejny gość. Dziś witamy Emila Kota, menadżera Wiktorii Londyn. Jest mnóstwo Wiktorii na świecie. Jest Wiktoria Sulejówek, jest Wiktoria Jaworzno, Wiktoria Zderzeń. Tak jest. To po co Wiktoria Londyn? Wiktoria Września. Skąd pomysł, żeby zrobić Wiktorię, polską Wiktorię w Londynie? Pomysł narodził się w 2016 roku. W sumie totalnie z przypadku i to jest bardzo śmieszna historia, bo powstała, uwaga, w kantynie na budowie. Te historie są po prostu najlepsze i po prostu rozmawiałem z moim szefem, z moim przełożonym ówczesnym, z aktualnym również, z Tomkiem Słowiakiem. Wszyscy byli trzeźwi. Wszyscy byli trzeźwi i siedzieliśmy sobie w pracy i rozmawialiśmy o piłce nożnej i tej z niższych lig. Pytał się, czemu przyjechałem do Londynu i tak dalej, że miałem kiedyś pomysł założenia drużyny w B-klasie, zanim wyjechałem do Anglii. Mówi, kurczę, no to jak miałeś pomysł założenia drużyny w B-klasie w Polsce, to zróbmy to tutaj. A więc gdzie, w Anglii? No, czemu nie? Ja mówię, no a finanse, a kto tam będzie grał? O finanse to ty się nie martw, to ja sobie to załatwię. Wymyśl nazwę, logo i pogadamy, nie? Minęło 2 tygodnie. Po 2 tygodniach wchodzi z powrotem, bo pracowałem wtedy w kuchni, w kantynie na budowie i mówi, no jak, masz nazwę? Herb, coś tam już wymyśliłeś? To serio mówiłeś? No, myślę, że już masz wszystko załatwione, tak? No dobra, to następny dzień siadłem, że tak powiem, do komputera, myślałem... Huragan! Tak jest, pobiedziska. Zorza, tęcza, to już było. Tak jest i wpadłem na taki pomysł, żeby nazwać to Wiktoria i nawiązać trochę do bitwy o Wielką Brytanię, w której mieli bardzo duży udział nasi rodacy, Polacy. I stąd też w naszym szachownica. Stąd też ta właśnie szachownica w naszym herbie i fałka, czyli Wiktoria, odnosząca się do Wiktorii, którą odnieśli żołnierze w bitwie o Wielką Brytanię, czyli to no nic innego jak wkład Polaków w bitwę o Wielką Brytanię. To jest nasza nazwa klubu i nasze logo. A jak sformułować garnizon? Znaczy ja wiem, że Polaków na wyspach to jest dużo, jest ich dużo. Nie każdemu się chce pewnie dać piłkę w lidze. Tak. Poszedłem po takiej linii oporu jak w Polonii, czyli tak jak z Piotrem Dziewickim. No bo Emil wcześniej pracował w Polonii Warszawa jako drugi trener tak za jest. Czasów czwartoligowej Polonii Warszawa. Zgadza się. I właśnie wtedy zrobiliśmy nabór. To słynny list pola karnego i inne opowieści z tego typu. Więc zrobiliśmy nabór, były informacje w gazetach lokalnych w Anglii, na stronach internetowych, na Facebooku, na wszelkich rodzajów social media wrzuciliśmy informacje, iż będzie nabór. Startujemy z pierwszą drużyną w zachodnim Londynie, bo we wschodnim Londynie jest zespół Corona Redbridge, tylko że to jest zespół w Sunday League. Mhm. Napisaliśmy wprost, że to jest Liga Sobotnia, chcemy iść tą ścieżką, na której jest Premier League. A Sunday League to jest dla niewtajemniczonych? Tak jest, amatorka taka. W niedzielkę spotkać się gdzieś to 10. Ja Play Arena. No powiedzmy, tylko że po 11. Oczywiście tak? Zachowując tam. Czyli bez są awanse, są spadki, ale rozmiary. Bezpośrednio się tam nigdzie nie idzie, Bóg wie gdzie wyżej, nie ma takich możliwości, więc podkreśliliśmy, że jest to Liga Sobotnia. Na pierwszy casting, trening przyszło z tego co pamiętam około 30 zawodników z przeszłością z różnych klubów, bo tanecznych z różnych klubów piłkarskich w Polsce, bo przekrój był naprawdę duży. Od Bartka Foglera, którego i tak osobiście już znałem i sam zaprosiłem go na ten casting, czy przypadkiem nam nie pomoże w ogóle w budowaniu tego klubu, czyli Bartek Fogler dzisiaj z przeszłością w Ekstraklasie w Polonii Warszawa, były bramkarz reprezentacji Polski U21, gdzie bronił... Było to kilka kilogramów, kilka lat temu to było. Kilka kilogramów mniej, gdzie bronił jeszcze z Łukaszem Fabiańskim w tej samej kategorii wiekowej. Były Kamil Wróbel, były piłkarz Unii Tarnów, Piotrek Morawski, były zawodnik Jagiellonii Białystok, jeszcze za czasów trenera Probierza, gdzie rywalizował o miejsce w składzie z Kamilem Grosickim, więc takich nazwisk, można powiedzieć nazwisk, no bo na tamten poziom no to są nazwiska, jakby nie patrzeć, czyli zawodników z przeszłością z trzeciej, drugiej, pierwszej ligi, bo takie też były, czy Michał Motyl, który u trenera Momrota w Chrobrym Głogów również przebywał w młodym wieku, więc no, tych zawodników było sporo, udało się to jakoś powiązać w miarę szybko i od sierpnia już, można powiedzieć, mieliśmy gotowy zespół do tego, żeby ze wszystkim ruszyć. W Anglii poziomów ligowych jest 14 bodajże, 15? W Londynie, w naszej okolicy, w zależności gdzie od się rejonu, jest, tak jest. Na południu Londynu, w okolicach Croydon jest chyba 15 bądź 16 tych sobotnich lig. W naszej okolicy, zachodniego Londynu, czyli tutaj akurat mówię o okolicach Heathrow, jest tych poziomów 12 i wystartowali
startowaliśmy na poziomie 12. W pierwszym sezonie udało nam się zanotować awans do Ligi 11. Przy okazji zdobyliśmy również Puchar Ligi, więc to też jest dość fajne i warte odnotowania, bo pobiliśmy również rekord frekwencji na tym meczu. Aktualnie występujemy w Lidze 11, bo porobiliśmy dwa awanse pod rząd. Czyli się póki co na szczęście odpukać nie zatrzymujemy i chcemy iść wyżej. To jest drużyna amatorska, półprofesjonalna, jak ty to odbierasz? Amatorska, no pewnie amatorska w tym sensie, że piłkarze nie zarabiają. Piłkarze nie zarabiają. Nie macha tam nikt za 300 tysięcy, tam, czy tam nie wiem ile, tak jak w niektórych klubach jeszcze nie. Paryża. Ale te czasy nadejdą. Póki co trenujemy 3 razy w tygodniu, poniedziałek, środa, piątek. Treningi przeważnie 1,5-2 godziny. To sami Polacy są, czy tam chyba, czy tam niekoniecznie. Skład, to znaczy pierwsze, się trochę pierwsze zaczyna dwa mieszać. Lata pracowaliśmy głównie z Polakami. Był mały, egzotyczny kolega z brytyjskim paszportem, ale pochodzący z Gany, Pery Osei Tutu, który grał u nas w dwóch spotkaniach na prawej obronie. Zresztą był zawodnik Akademii Reading FC. Gdzie jest Tutu teraz? Tutu jest w wyższej lidze, gra w 9 lidze, więc zniknął, uciekł. Tutu robi karierę, bliżej tego machania za tak grube jest. Pieniądze. Więc zniknął. Aktualnie w naszym zespole jest jeden obywatel Afganistanu, były zawodnik Akademii Queen's Park Rangers, który jest zawodnikiem podstawowym, gra w pierwszym składzie z rocznika 99, Hussein Wakili. Mamy zawodnika pochodzącego z Rumunii, który gra na defensywnym pomocniku, Adrian Tacze, który... O, to jest akurat ciekawa historia, bo Adriana do zespołu seniorów wprowadzał Dan Petrescu, jeszcze pracując, teraz może się pomylę, Uniera Ożyceni. Czyli te słynne czasy Unirei w Lidze Mistrzów, chyba mi się wydarzyło, coś takiego. Unira. W każdym bądź razie jeździł na mecze Ligi Mistrzów jako ten 17, czyli już go oswajali z tą atmosferą Ligi Mistrzów, dużych stadionów, był juniorem, który wchodził do pierwszego zespołu, duże nadzieje sobie z nim wiązali, niestety po serii wypożyczeń do trzecich, drugich lig, gdzie miał styczność z korupcją w futbolu w Rumunii, stwierdził, że to nie jest coś, co chce w życiu robić i po prostu wyjechał. Teraz jest trenerem personalnym na jednej z siłowni w Londynie i przy okazji naszym zawodnikiem, więc no, taka przeszłość wydaje mi się, że dość ciekawa. I bramkarzem rezerwowym jest Michał Piciu, czyli też Rumun, kolega Adriana, który zastępuje w ciężkich chwilach Bartka Foglera, kiedy ten już albo nie może przyjechać, albo ma inne problemy, może zdrowotne. W Polsce mamy poziomów, w zależności też od regionu, 8 albo 9 dokładnie. To ten 11 poziom piłkarstwa w Anglii, w Londynie, to byś przyrównał, to jest mniej więcej jaki level tego piłkarstwa w Polsce? Tylko nie mówisz, że jakaś pierwsza liga, bo nie uwierzę, nie, jakaś okręgówka, trochę wyżej. Ja bym powiedział, że to są spotkania mocnej okręgówki, słabej czwartej ligi, jeżeli chodzi o naszych przeciwników. Tak plus minus. Oczywiście zależy to od zespołu, bo nieraz jest tak, że te ligi są bardzo rozbudowane i z tej ligi naprawdę jest ciężko spaść. Dlatego niektórzy grają 30 lat na tym poziomie, bo są 24 zespoły i naprawdę dwa spadają. No to żeby spaść z tej ligi, naprawdę trzeba być już, no nie powiem, wybitnym, żeby z tej ligi spaść. I często te zespoły są na tym samym poziomie, powiedzmy od lat, nie wiem, 30. A jakość tych zespołów wcale nie jest lepsza od zespołów, powiedzmy, które grają u nas w lidze, tak? Tylko żeby z tej ligi naszej, powiedzmy, wyjść, też jest ciężko, bo wychodzi jeden. Więc to jest tak skomplikowane, że przez to, że tych poziomów jest tak dużo, ciężko raz wejść do góry, ale też jest ciężko spaść, no bo spaść, ja mówię, to się nie da, musiałbyś wszystkie mecze przegrać, żeby, nie wiem, w lidze 24-zespołowej być na ostatnim miejscu w tabeli, no to już naprawdę musi wybitnie nie iść i żeby, to nie wiem, na koniec sezonu mieć, nie, 12-14 punktów, żeby z tej ligi zlecieć, więc no, a jak poziom... na was w ogóle reagują? Nie wiem, to są mecze, gdzie ludzie się spinają, traktują wszystko na śmiertelnie poważnie, czy są takie drużyny, które przychodzą zmęczone na boisko, na przykład po piątku, jak to wygląda? Aż tak to mi się wydaje, że nie. W pierwszych sezonach oczywiście, jak startowaliśmy na samym dole, to można było się, no, była taka, że tak powiem, otoczka B-klasowa, bardzo mocna, gdzie nieraz graliśmy w jakichś parkach i no nie było to zbyt przyjemne, bo zarówno boisko nie było komfortowe. Tam jest jeden sędzia? Czy? No właśnie pierwsze dwa sezony sędziował nam jeden sędzia i to przypominało bardzo polską B-klasę.
Ten sezon aktualny, który gramy, już te wymogi wzrosły, bo musieliśmy przed tym sezonem złożyć wniosek taki licencyjny też uzupełnić, gdzie musieliśmy mieć stadion z oświetleniem, musiały być dwie szatnie o konkretnych rozmiarach, jeżeli chodzi o metry kwadratowe, musiał być węzeł sanitarny, musiała być trybuna kryta, oświetlenie wspomniałem. Na każdy mecz musimy wciąż przygotować posiłek pomeczowy dla drużyny przeciwnej, która przyjeżdża. Przeważnie są to jakieś kanapki, woda przygotowane z góry przed meczem. Niektóre zespoły przygotowują normalny makaron, powiedzmy, z mięsem i to się zostawia gościom w barze po meczu, żeby mogli sobie od razu uzupełnić te węglowodany. Co mi się wydaje, że jest bardzo fajnym pomysłem. Jest trzech sędziów, więc ta jakość ligowa w tym roku nareszcie przypomina taką piłkę z prawdziwego zdarzenia, bo zarówno my gramy we wtorki, gramy w czwartki wieczorami przy oświetleniu, tych ludzi na stadion trochę przychodzi więcej, mam nareszcie normalne obiekty, na których można mecze rozgrywać. No to rozgrywać. Ile osób wpadnie na mecz w porywach? Zależy od meczu, takiej pogody, bo to jest to. No nie jesteśmy jeszcze zespołem, który jest jakoś Bóg wie jak kojarzony na wyspach, jeżeli chodzi o Polonię, więc ta frekwencja jeszcze nie jest jakaś super wspaniała, ale w tym roku na meczu wyjazdowym w Nonnigdaje przyszło ponad 100 ludzi na nasz mecz przeciwko Lambton Park, a na meczu domowym, na ostatnim meczu domowym przeciwko New Bradwell było około 70 osób, więc mi się wydaje, że jak za bilety tam się nie płaci. Nie, wstęp jest darmowy, więc wydaje mi się, że i tak na ten poziom, na który gramy i początki chyba, to jest trzeci rok dopiero funkcjonowania, trzeci sezon, to jest i tak całkiem niezłe. A ty masz kontakt też z ludźmi, którzy zakładają polonijne kluby w innych częściach? Tak. Mhm. Czy to świata, czy uprawiając inne sporty, bo wiem, że jest Polonia Londyn, siatkarska, tak, jeszcze tak żyje, tak jest. Siatkówką mam na szczęście niewielki kontakt. A jest jeszcze Polonia holenderska, Polonia Venlo bodajże, tak? Tak, są też na wyspach, jest Polonia Glasgow, która gdzieś tam w Szkocji chyba w Sunday League gra, jest United Worksop, to jest też zespół sobotni, jest Polonia Peterborough, która gra na takim samym poziomie jak my, tylko że tam są chyba na przedostatnim miejscu w tabeli aktualnie. Jest jeszcze zespół... Ciekawe, kto wpadnie, czy wejdę na pomysł, żeby zrobić mistrzostwa tych wszystkich klubów polonijnych. Już był pomysł na Twitterze rzucony, tylko nie pamiętam przez kogo, ale wiem, że taki pomysł gdzieś się pojawił, żeby te wszystkie zespoły w jednym wszystkie miejscu... to pewnie nie, ale tam z 8 czy... Znaczy, wszystkie, bo tam jest tych zespołów naprawdę jest sporo, bo w każdej mniejszej miejscowości, jak się z tego, co się dowiaduje teraz z biegiem czasu, są jakieś zespoły takie 11-osobowe, gdzieś tam niedzielne, kopią, grają i to się dzieje. Tylko kwestia tego, żeby zebrać to w jeden dzień i zagrać jakiś taki turniej jednodniowy, dwudniowy. Ja rozumiem, że bardziej na z naszego punktu widzenia na obczyźnie, tak? Dokładnie. No nie. Nie w Polsce, to koszta by zabiły. Dokładnie, ale tak jak mówię, są zespoły, mamy z nimi kontakt, gdzieś wymieniamy się doświadczeniami. W Nottingham też jest klub polonijny, z którym mamy dobry kontakt. Często do nas też zaglądają, przyjeżdżają na mecze. Teraz mamy ustawione z nimi spotkanie takie robocze, żeby się podzielić tym, co oni robią, co my robimy, żeby ten rozwój klubu też był na jak najwyższym poziomie. No, dzielimy się po prostu doświadczeniami, które mamy aktualnie, jeżeli chodzi o piłkę angielską, bo każdy ma inne, jeżeli chodzi o miejscowość, w której mieszka, przebywa. I stworzyłeś wspólnie z grupą ludzi, pasjonatów. Z wieloma innymi. Tak jest, projekt Ty też masz szansę. Projekt, który wyławia tych piłkarzy, chłopaków z niższych lig i dzięki niemu mogą trafić do ligi wyższej. Daniel Smuga jest na pewno takim sztandarowym przykładem. Chłopak z Wiktorii. Z Wiktorii. Z kolejówek. To nazwa nie od parady. Który trafił do Górnika. Powiedz, jak w ogóle wygląda wynajdywanie takiego chłopa. Co ty jedziesz sobie gdzieś na mecz? Ja też jeżdżę, robię piłkarzom zdjęcia i potem Skarby Miasta tego powstają. I co, wybierasz sobie, nie wiem, dziś pojadę do Sołtysowic i zobaczę, co tam jest? Czy wcześniej masz jakiś przebytk informacji, że słuchaj, tam gdzieś w Kaczej Woli to jest dobry bramkarz, nie? No właśnie tak to działa. No mam aktualnie na dzień dzisiejszy jest 50 skautów, około 50. Na grupie roboczej na Facebooku jest nas 52 albo 53 osoby. Teraz z głowy nie powiem dokładnej liczby, ale tak jak mówię, około 50 osób, które po całej Polsce gdzieś tam jeżdżą, podróżują i oglądają niższe ligi, tak samo jak i ty jeździłeś i robiłeś Skarby Miasta, to tak samo my jeździmy, oglądamy mecze. Osoby nie są przypadkowe, bo często dostajemy informacje od ludzi z piłki, które gdzieś tam znamy. Znasz jednego fajnego gościa wsparcie mętkowe, ale ma 66 lat, to już nie łapie.
Młodzieżowiec? No, kiedyś pewnie tak. No. Więc no, tak to wygląda. Dostajemy polecenia od trenerów. Nieraz, to bardzo mnie cieszy, bo trenerzy nieraz sami wyciągają telefon, piszą gdzieś tam na prywatnej wiadomości przez Twitter, Facebook, Instagram, gdziekolwiek. No. Mówię, słuchaj, mam takiego super gościa z rocznika 2000. Naprawdę, jeżeli ktoś mu pomoże, to ten chłopak będzie grał w piłkę. Proszę, gdzie on jest? On w barze siedzi, tak. Aż tak to nie ma. Ale no, są takie informacje, tak, że dostajemy jakieś zlecenie, można powiedzieć, bo tak to wygląda. I później jedziemy na ten mecz, oglądamy tego człowieka dwa czy trzy razy, zanim w ogóle podejmiemy. A ten Daniel Smuga, to jak to właśnie wyszło? Z Danielem była dość dziwna historia, bo to był też człowiek, który był polecany. I on grał już wcześniej w kadrze regionów, też był gdzieś tam zauważony poniekąd. Proces pod ogona nie wypadł. Tak, to nie był przypadkowy człowiek, bo on też w tym roczniku 9-7 na Mazowszu się wyróżniał. To nie był taki totalny anonim i w Mazowie, Mińsk Mazowiecki trochę był rzucany po pozycjach, co prawda wtedy, bo grał na lewej obronie, grał defensywnego pomocnika, grał lewego pomocnika, grał prawego pomocnika, więc te pozycje trochę tam zmieniał. A że w Mazowie trochę ludzi też z nami i kojarzę, to ten Daniel też się tam przewijał w tych rozmowach. Daniela oglądałem w meczu przeciwko MKS-owi Ciechanów, gdzie trenerem wtedy był jeszcze Piotr Dziwicki. Z tym pracowałeś wcześniej w Polonii. Tak jest. I to się wszystko tak zawiązało, że akurat trafiłem na taki mecz, że Daniel tam robił naprawdę dużą różnicę i myślałem sobie o nim wtedy pod kątem, wtedy to już było chyba po drugiej, po tym jak był zaproszony. To już było w ogóle po fakcie i widziałem, że on dalej tam jest, bo Piotrek był w tym czasie, kiedy jeszcze Daniel w Mazowie grał. No ale tak jak mówię, to tak działało, że dostawaliśmy informacje, to były pierwsze dwie edycje były narobione na wariackich papierach. Nie mieliśmy tak rozbudowanej siatki scoutingowej. I teraz będzie edycja która? Piąta, zimowa. Piąta, pierwsza zimowa. Pierwsza zimowa. A gdzie się odbędzie? Żadowek, prawdopodobnie. Na 99. Słynny Milanello. Tak jest, truskawki z Milanówką. Coś pojechał. No dobra, ale okej, okay, ten Daniel trafił potem do Sulejówka, tak? A jakim cudem trafił do Górnika Zabrze? Historia była tego typu, że Daniel był znów w takiej kropce można, bo jeszcze go pytałem, pisałem z nim po prostu na Messengerze, mówię, chłopie, no i co z tobą? Udało ci się w końcu gdzieś tam trafić, bo my go osobiście polecaliśmy, był w Legionowi, był w Olimpii Zamruch, był w Zniszczu Pruszków, wszędzie odbijał się od ściany i powiedzieli, że no fajnie, ale... Fajny chłopak, ale w piłkę grać nie umie, jak to powiedział chyba ja trener Smuda, dobrze pamiętam. Więc coś na bazie tego typu, albo nie masz doświadczenia. No gdzie miał doświadczenie zdobyć, skoro dopiero jest na początku swojej drogi. No, teraz ludzie chcą młodego z doświadczeniem. No, 16-latek, żeby jeszcze miał 100 rozegranych meczów w Ekstraklasie najlepiej. No taki byłby najlepszy. Najlepszy taki, no, więc to się rozbijało gdzieś tam o doświadczenie. Każdy tam wytykał jakieś drobne błędy, jakieś jego takie braki, które miał z wcześniejszych lat. Aż miałem taką rozmowę z Łukaszem Chmielewskim, z ówczesnym trenerem Wiktorii Sojowej, napisał, kurczę Emil, nie masz jakiegoś młodzieżowca takiego, który mógłby grać na lewej pomocy, który ma kawałek gazu, idzie jeden na jeden. Napisałem, kurczę, a Daniel Smuga? Kurczę, a co się z nim dzieje? Bo miał w głowie, z tyłu głowy, że no, kojarzył to nazwisko, wiedział doskonale, kto to jest. To nie było dla niego totalny anonim. No, mówię, no dobra, no to dam ci numer, zadzwoń. Wiem, że trener zadzwonił do Daniela, Daniel przyszedł następny dzień już na trening, bo wracał z testów ze Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, z którym też mu podziękowali. No więc tam pojechał do Sulejówka, po pół godzinie treningu trener podszedł, powiedział, żeby poszedł po treningu, zgłosił się, żeby podpisać umowę z Sulejówkiem. Dostał zaufanie, dostał minuty, duży kredyt zaufania, bo z tego co rozmawiałem z trenerem, tam wiadomo też każdy ma swoje plusy i minusy. Tych plusów było danie raz sporo, ale też nie brakowało tych minusów, gdzie dostawał często szpilki po meczu, że jeżeli tego nie poprawić, to w końcu ta cierpliwość moja się kiedyś skończy. No ale dalej konsekwentnie trener Chmielewski na niego stawiał, a Daniel odpłacał to bramkami, asystami, pięknymi bramkami, bo w tym sezonie, akurat wtedy w trzecioligowej Wiktorii strzelił na mnóstwo pięknych bramek i z rzutów wolnych, z dystansu, z 20-25 metrów lewą nogą, prawą nogą. No i że tak powiem, trochę zaczęliśmy to udostępniać na Twitterach, na Facebookach, na wszelkich możliwych środkach przekazu. No i to zainteresowanie Danielem samo, że tak powiem, to wyszło samo z siebie, bo my wrzucaliśmy bramki, że strzelił kolejną, piątą, szóstą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I później się pojawił temat Widzewa, dzwoni do niego z Radomiaka i to się samo tak, że tak powiem, nakręcało. A agentem Daniela jest Marcin Matuszewski, który związał się z nim umową po drugiej edycji. I to już jego była praca, jeżeli chodzi o Górnik Zabrze, no bo wiadomo, on jest też agentem Angulo,
I to było połączony sznurek. On wysłał tam Daniela na testy i rozmawiał bezpośrednio z trenerem Broszem, żeby temu chłopakowi tam zaufać i poszło. Da się, da się. A cały projekt jest finansowany przez kogo? Ty też masz szansę. Przez wszystkich. No ale jak? No, czekaj. Robimy zrzutki, tak? I teraz w tym roku też jest zrzutka. Całkowicie poszliśmy już w crowdfunding. No to nie lepiej było, nie wiem, że tak, sorry, wejdę w słowo, ale no... Masz jako takie CV związane z wynajdywaniem młodych chłopaków, to może jakiś, może byłoby fajniej zostać, nie wiem, scoutem jakiegoś klubu z ekstraklasy albo z pierwszej ligi, albo scoutem kilku takich klubów. Nie wiem, czy tak się da łączyć, chyba nie, no ale... No, takich tematów nie było jeszcze i podejrzewam, że się prędko nie pojawią. Dlaczego miałby się nie pojawić? Może tam się pojawić, wtedy powiesz adieu. Wolą tam do Hiszpanii zaglądać albo gdzie indziej, więc no nie, wątpię. Znaczy, był pomysł, dalej jest i ja to ubolewam, bo żeśmy się z Mariuszem trochę zakopali, z Mariuszem Dobrowskim, z współorganizatorem, ilością obowiązków, które mamy na głowie jeszcze w życiu prywatnym i zawodowym. I byliśmy na bazie, już na pierwsze kroki w założeniu fundacji, żeby to było już oficjalnie jako organizacja w strukturach gdzieś tam zapisane, żeby na tą fundację można było pieniądze wpłacać, bo wtedy by to może troszeczkę inaczej wyglądało, jeżeli chodzi o finansowanie tego projektu. To utknęło gdzieś tam znowu między A, B, C, D do wykonania osób, jeszcze rzeczy, które mamy. No dobra, ale są sponsorzy w ogóle. Tak, no bo tak, no bo ja rozumiem, że człowiek, nie wiem, siada w samochód, jedzie 50 km, ogląda jakiegoś piłkarza, no załóżmy jego kosztem jest, załóżmy czas i paliwo, ale ma z tak tego jest radość. No ale dobra, żeby taki mecz zorganizować, przegląd pola dla trenerów, to tak musisz mieć boisko. Musisz, nie wiem, zapłacić za jakieś jedzenie i picie, musisz stroje w końcu mieć dla zawodników. Koszt, to się robią z tego koszt. Projektu to jest ile to taki koszt? Właśnie, ile to? 5 do 6 tysięcy złotych to jest koszt jednego test meczu, który robimy w lato, jeżeli są dwa mecze. To głównie, czyli tak naprawdę 80% kosztów to jest strój. To jest najdroższe, bo na każdy mecz organizujemy nowe stroje z tego względu, że sprzedajemy miejsce reklamowe na tych strojach. Mhm. I tak naprawdę w zeszłym roku chyba zrobiliśmy tak, że te stroje się pokryły jeden do jednego, więc za ilość wpłat od sponsorów mieliśmy stroje za... Stroje na zimową edycję już są. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Znaczy będą... Kurtki są potrzebne, rękawice, kalesony, będzie zimno. Będą informacje na ten temat na naszym fanpage'u na pewno, bo znów będziemy wrzucać koszulkę z wolnymi miejscami na reklamę, gdzie będzie można tą reklamę wykupić poprzez wpłatę pieniędzy na konto, bądź po prostu bezpośrednio do firmy, która te nadruki produkuje. No, w zeszłym roku też zrobiliśmy tak, że sponsor, powiedzmy, chciał nas wspomóc w zamian na przykład za nadruk, tak? No to zapłać za boisko. I to bezpośrednio faktury szły do danych firm. Jasne. My mieliśmy, że tak powiem, problem z głowy, bo faktura była zapłacona, każdy no się... No dobra, ty też masz szansę, to jest całkowity wolontariat z tego, co słyszę. Tak jest. Wiktoria Londyn pewnie też wiele nie płaci menadżerowi swojemu, jak tyle samo, co piłkarzom, to przynajmniej to tyle. Wszyscy są równi. Pasja to, miłość do piłki. No dobra, no to z czego ty żyjesz, kiedy ty znajdujesz czas na pracę taką? No ale to, pracuję wiesz, w firmie holenderskiej, która ma oddział w Anglii. Mam normalny etat od 8 do 17, zajmuję się tam... To kiedy śpisz dziennie? Mało. No dzisiaj, akurat dzisiaj już nie wiem, która to była kawa tam przed wejściem na antenę, ale... czwarta, piąta. Ja spałem dzisiaj bardzo krótko, bo jeszcze rozmawiałem z jednym z naszych skautów do chyba trzeciej nad ranem, o 5 musiałem wstać. Co robicie w czasie prywatnym, to mnie nie interesuje. No więc tak to wygląda. No mało śpię, ale mam gdzieś tam cel w swoim życiu, który chcę osiągnąć. I a tym celem jest? Bycie pierwszym trenerem Football League w Anglii. I to jest takie moje, można powiedzieć, marzenie. Bartek Andryszak mówi, to nie jest marzenie, to jest cel. Ja mówię, to taki mam cel. Tak? No, a cel związany z ty też masz szansę? Dostarczyć zawodnika do... To w Anglii to będzie ciężko wymówić, jak cię to zaprowadzić do wiesz, jakiegoś BBC, powiedzą Mr. Kot, a ty powiesz, ty też masz szansę, to nie, panie, to nazwa nie ta. Łukasz Czoczasz jeszcze tutaj i Grzegorz poleca, tak. No. Znaczy, ty też masz szansę, chcemy doprowadzić do tego, żeby któryś z naszych zawodników zagrał w kadrze Polski. To jest taki nasz... No, ale tej głównej, tak? Tak, pierwszej. I to jest... To było... I co, potem koniec? Nie, oczywiście, że nie. Znaczy, będziemy to robić, aż dopóki będę żył. No, nie wiem, ile tych jeszcze starszy na medycji.
jak będę długo żył, to będzie dużo edycji. Jak ja umrę, to Mariusz będzie dalej to robił. Więc ciągłość będzie zachowana póki co. Nie latajcie jednym samolotem. No nie, nie, nie możemy. Więc nie, na pewno ktoś to będzie robił cały czas i nawet jak będę gdzieś pracował w przyszłości, bo taki jest plan gdzieś w profesjonalnym klubie, to i tak będę dalej to kontynuował. Po to też jest tam zaangażowanych w to 50 osób. Żeby... No dobra, ale Polski Związek Piłki Nożnej na przykład, który wiele takich inicjatyw oddolnych wspomaga, przed grassroots, to macie kontakt, nie wiem, staraliście się jakoś współpracować, wyrzucając to wszystko, kooperować? Tak, znaczy no, poszło pismo do PZPN-u i ja wiem, że to pismo wylądowało na biurku panów w PZPN-ie. Niestety to pismo zostało z tego biurka tak samo jak położone, tak samo. A w piśmie było co? Prośba o wsparcie. Ale jakie? Daj czy... Nie, 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 to było po prostu mój... gdzieś tam pomysł na to, jak można rozwinąć scouting w Polsce, bazując na już jednostkach, które my mamy, fizyczne powiedzmy tam scoutów w terenie, dając koordynatorów na dane województwa, raportowanie, arkusz obserwacyjny, pełno, że tak powiem, support, jeżeli chodzi o IT i inne rzeczy, bo też można tutaj wspomnieć, już to powiedziałem w dniu dzisiejszym, taka nowinka, jako pierwsi, chyba mi się daje, w Polsce będziemy mieli aplikację scoutingową opartą na iOS-ie i na Androida. A czy ja sobie w telefonie wejdę i powiem, tu jestem, dobrze gram i ty przyjedziesz i zobaczysz, nie no, chłopie. To jest dla naszych scoutów, żeby uprościć trochę pracę naszej siatki scoutingowej, bo jest naprawdę duża i teraz ten Facebook, grupa na Facebooku nie oddaje tego, co no, po prostu nie działa tak, jak bym chciał, żeby działała, bo gdzieś tam te informacje nieraz mają słaby przepływ i nie taki, jak ja bym chciał, żeby miały. Więc będzie aplikacja mobilna, ty też masz szansę, tylko zrobiona tylko i wyłącznie dla nas przez grupę informatyków na czele z Mateuszem Frycie, którego pozdrawiam i dziękuję za wsparcie. I to będzie naprawdę bardzo pomocne, bo scout jadąc na mecz będzie miał arkusz obserwacyjny w telefonie. Będzie mógł tam też również do tego dorzucić zdjęcie, czy to boiska, czy... A czy ty tych scoutów też jakoś monitorujesz tak w 100%, bo wiesz, no, ja czasem jak pojadę na mecz, to nie mam je dwa dni. Nie, nie, nie. Oni są... Nie ma takiej sytuacji. Nie, to są ludzie ambitni, pasjonaci tak samo całkowicie. Futbolu, no nie wszyscy, ale pasjonaci futbolu, którzy jadą na mecz i wiem, że robią to dla dobra chłopaków, dla dobra polskiej piłki i też przy okazji dla siebie, bo to my nie ukrywamy też, jeszcze wracając do... Skończę z aplikacją, zacznę ze scoutami. No w tej aplikacji będą właśnie wszelkie informacje na temat danego zawodnika i tak naprawdę po zakończeniu meczu jednym kliknięciem w telefonie to, że tak powiem, trafi do mnie, gdzie będę ustawiony jako ten head scout. Mm-hmm. Przyjdzie mi od razu powiadomienie na telefon, że Daniel Dąbrowski, powiedzmy, dodał zawodnika do bazy danych. I w zależności od tego, jaką ilością gwiazdek go oceni, takie będzie moje powiadomienie na telefonie. Jeżeli będzie jedne, czyli tam powiedzmy, słuchaj, nie warto, to nawet mi to nic nie przyjdzie, tylko po prostu doda się jedna, automatycznie do bazy danych. Jedna, to napis ziemia do kwiatów. Tak jest. Dwie tam nadaje się tarciach szanu, ale może... Do dalszej obserwacji i trzy, jeżeli jest trzy, no to wyjdzie mi od razu automatycznie dźwięk, powiadomienie, wibracja, żeby trzeba spojrzeć i zobaczyć, kto to jest. Pojawi zdjęcie Neymara od razu. I wtedy trzeba zareagować, zrzucić właśnie post na grupę, że jest gość, którym warto się zainteresować, warto go obejrzeć jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Więc to na pewno nam pomoże. A co do scoutów, w zeszłym roku jeszcze wymyśliliśmy taką rzecz, żeby na programach meczowych, które mamy na każdym test meczu, była informacja, który scout kogo wynalazł, kogo odnalazł, kogo polecił. Żeby to nie spływało, że ja tu siedzę i wielki guru polskiego scoutingu. Zawsze gdzieś przecież Emil Kot. No właśnie, po to jest. Teraz na ostatniej edycji chyba nie było żadnego chłopaka takiego ode mnie, bo to jest niemożliwe, żeby to było, bo mnie w Polsce po prostu nie ma. Więc są nazwiska scoutów powypisane obok nazwisk zawodników, którzy... A powiedz mi jeszcze taką ważną rzecz. Ten piłkarz, którego, nie wiem, Kowalski idzie oglądać, to on wie o tym, że będzie oglądany, czy... Nie wiem. Znaczy, czy może trener powie, który tam go polecał? Tak, my się kontaktujemy z trenerami, jedziemy na mecz, oglądamy. Często jest tak, że zawodnicy są zdziwieni, bo na mecz bezpośrednio zapraszam tych chłopaków. Najpierw scout ma z nimi kontakt, oczywiście jako pierwszy, bo on ich znalazł. Czasem często jest tak, że... Czy scout po meczu podchodzi do piłkarza i mówi, słuchaj, no, znaczy, może jeżeli... dobrze nie grasz, ale jak tutaj dasz stówkę, to wiesz... Jeżeli jest... Kojarzysz Smugę, ja w Górniku gram. Nie. Jeżeli jest to naprawdę warty zawodnik, wart uwagi, no, jeżeli jest to, powiedzmy, nie wiem, trzecia obserwacja czy czwarta, no tak jak było miejsce z Mateuszem Sokolskim, którego znasz, on oglądał jednego chłopaka, który teraz prawdopodobnie wyląduje na testach w Śląsku Wrocław, z Ostrowi, Ostrów Mazowiecka. Był tam kilka razy na meczu, oglądał go chyba trzeci czy czwarty raz już z rzędu.
No i napisał mi, że słuchaj, to jest chyba gość, któremu trzeba naprawdę dać szansę, bo wygląda obiecująco na tle z tych seniorów, z którymi gra. No i mówię, no to podejdź do niego po meczu, przedstaw mu sytuację, zapytaj się, czy on jest w ogóle zainteresowany naszym wydarzeniem i powiedz mu, czy w ogóle słyszał i tak dalej. I oni często są w szoku, że w ogóle ktoś, no bo oglądałem twój czwarty mecz, tak? I jak? Kiedy? Z kim? A po co? No właśnie, i to jest taka reakcja bardzo pozytywna, bo ludzie nie są świadomi, że w każdym momencie ktoś może, kiedyś mi to jeden trener powiedział, trener Wojciechowski, który teraz jest koordynatorem Zagłębia Sosnowiec, jeszcze jak byłem jego podopiecznym, mówi, Emil, nigdy nie wiesz, kiedy ktoś na tych trybunach może przejeżdżać obok stadionu, może zajrzeć, może usiąść, może akurat do kogoś przyjechał, może przyjechał oglądać kogoś innego. Ty musisz być zawsze w 200% gotowy na to, żeby pokazać optimum swoich umiejętności, żeby zawsze być top, zawsze zaangażowanym, zawsze przygotowanym do gry, zawsze przygotowanym do meczu, odpowiednie buty i tak dalej, żeby wszystko było na tip-top, bo to właśnie może być ten jeden dzień, kiedy akurat wezmą Ciebie. I tą anegdotkę też mi powiedział Piotrek Dziwicki, że Antel Jaspor przyjechał oglądać Jarka Bieniuka, a nie jego, a wzięli dwóch, bo też mi się spodobał. I to tak działa właśnie, że on nie był ich tematem, tylko zobaczyli, że ładnie, fajnie współpracują ze sobą i czemu nie wziąć... Stać nas. Czemu nie brać ich dwóch? Znaczy, no to po prostu wracam do tego, że warto być cały czas gotowym, bo my jeździmy na mecze, nieraz jest tak, że chłopaki też mi mówią, że obserwują powiedzmy kogoś trzeci raz, a ten człowiek wygląda słaby. Pierwsze dwa mecze super, a trzeci jakiś foch, kręcenie nosem, jakieś pretensje do trenera, pretensje do zawodników i tak dalej. Później się okazuje, że był na jakieś 18 czy na czymś innym, nie? I to też pokazuje obraz tych niższych lig, że ci zawodnicy nie mają świadomości, póki co w Polsce jeszcze, że ktoś może, ktokolwiek ich zauważyć, nawet nie wiem, w A-klasie czy w B-klasie, tak jak mieliśmy historię dwóch zawodników, teraz mamy B-klasowców, którzy poszli wyżej. No poszli wyżej, to jest okręgówka jakaś, nie wiem, Christian, czwarta liga pewnie ma. Druga liga z Christian, B-klasy? Krystian Przyborowski przebył z nami drogę z B-klasy do drugiej ligi. Z Agapę Białłęka do Gwardii Koszalin w drugiej lidze i w zeszłym sezonie w Gwardii Koszalin strzelił bodajże 5 bądź 6 bramek w drugiej lidze. I to jest zawodnik, którego z rocznika 9-5, któremu zaczęliśmy pomagać, czyli szukać lepszych klubów rozwiązań. Dobre 3 lata temu, na samym początku projektu, poleciliśmy go najpierw do Olimpii Zambrów, gdzie miałem bezpośredni kontakt z trenerem i to pozdrawiam trenera, bo rozmowa była po prostu klasowa. Szukał pomocnika środkowego, który mógłby ewentualnie wejść w trzeciej lidze z ławki i trochę mu dać jakości. I mówię trenerze, ja mam jednego chłopaka, tylko niech trener broni Boże nie patrzy, gdzie on gra. A gdzie on gra? W B-klasie. Cisza w słuchawce. Emil, trenerze. I to była właśnie tego typu rozmowa. Dobra, niech przyjedzie jutro. Później do mnie dzwoni, kurde, ale super chłopak. Skąd ty go wziąłeś? Czemu grał w B-klasie? Ja mówię, no to tak życie się potoczyło, że tam wylądował. No i trafił do trzeciej ligi, do Olimpii Zambrów. Później awansował z tą Olimpią do drugiej ligi, ale trener powiedział, że to jest taki przeskok już, że on tego nie dźwignie. Ciężko i mówi, pójdź, niech on idzie dalej do trzeciej ligi, ale on tą drugą kiedyś będzie mógł, on ją kiedyś zrobi. On kiedyś będzie mógł w tej drugiej lidze grać. I poszedł do Rominty Gołda, później był w Kutniku, Warszawa w czwartej lidze, później znów do Gwardii Koszalin, też go poleciłem osobiście tam przez jeden mój kontakt. Jacka Magińskiego, żeby było śmieszniej. Mm-hmm. Przez Afrykę był polecany do Koszalina, więc temat, no różne są historie. I no i trafił do Koszalina i z Koszalinem awansował do drugiej ligi, więc przebył z nami praktycznie drogę od B-klasy do drugiej ligi. A drugą osobą jest Tomek Śnieżek, taki wynalazek z Osławy Zagórz, z Podkarpacia, z B-klasy. Zawodnik z rocznika 2002, który grał z seniorami cały sezon poprzedni. Końcówkę, 15 lat miał debiut w seniorach, tam za pozwoleniem rodziców, związku i w ogóle wszystkich dookoła. I teraz gra w centralnej lidze juniorów w barwach Karpat Krosno. To jest taki, mi się wydaje, też fajny i ciekawy przykład, że można... Że można, znaleźć, jak można się znaleźć. Chce. To trzymamy kciuki za edycję zimową, może znajdziesz jakiś znów ukryty talent piłkarski. Kolejny. Piłkarze. Ludzie w nartach i łyżwach. Nie, to nie ta opcja. Ja ci jeszcze przekazuję skarby miasta. Wiem, że masz dwie poprzednie części, to jest Wrocław. No, może tam kogoś znajdziesz. Dziękuję. Ciekawego. A w dzisiejszej rozmowie kontrolowanej przez Skarby Miasta na kanale YouTube Katowickiego Sportu, Dziennika Sport, to wszystko. Emil Kot był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Menadżer Wiktorii Londyn i współtwórca projektu Ty też masz szansę. Dzięki wielkie. Dziękuję.